Wydawałoby się, że jeszcze nie tak dawno dzieciaki z miejskiego przedszkola nr 8 w Dębicy dokonywały symbolicznego wbicia łopaty pod budowę nowego obiektu. Dziś na ulicy Szkolnej już stoi nowy, przestronny, dwukondygnacyjny budynek. Na razie na parterze funkcjonuje żłobek. Docelowo na piętro obiektu przeniosą się przedszkolaki. Przed nami bardzo duże zmiany w związku z budową nowej placówki. Na chwilę obecną już pierwszy etap jest ukończony i wszystko idzie w dobrym kierunku, ponieważ z tego, co mi wiadomo, drugi etap będzie wdrożony i bardzo możliwe, że od 1 września będziemy mieć już nowy budynek, nowe piękne sale, nowy piękny ogród. Także jest nasze marzenia, które już od dawna w naszych serduszkach się tlą, zostaną zapewne spełnione wreszcie. Drugi etap to właśnie przeniesienie przedszkola na pierwsze piętro. Tam jest wszystko przygotowane w stanie surowym. Myślę, że początek wakacji będziemy przechodzić do właśnie remontu, do wykańczania pomieszczeń pod przedszkole, a to stare przedszkole zaczniemy burzyć. 9 najprawdopodobniej kwietnia będzie sesja Rady Miasta, tam przedstawię propozycje dla radnych, żeby pieniądze przegłosować i ten drugi etap jak najszybciej zacząć realizować. Tutaj na to wykończenie to w granicach jeszcze 2 milionów pewno będzie potrzeba drugi etap. Miałby on robiony w ramach rewitalizacji, mamy projekt na to, ale konkurs na rewitalizację jeszcze nie został ogłoszony. Myślę, że zostawimy jakąś część do zrobienia i z własnego budżetu, żeby nie czekać, bo uważam, że oddalanie tego w czasie spowoduje to, że ktoś zada pytanie, po co było robić pierwszy etap, jak na drugi jeszcze nie ma pieniędzy. Musi to być w czasie, w tym samym czasie i tak jak dzieciątka weszły w marcu, to przedszkolaczki wejdą w wrześniu. Obecny budynek przedszkola nie cieszy oka, a jego stan pozostawia wiele do życzenia. Nie tylko dzieciaki, ale również personel czekają na przeprowadzkę do nowego obiektu. W końcu ma on stać się wizytówką miasta. Moim zdaniem, że dobrze, no bo to pasuje, żeby te przedszkola były, żeby te dzieci miały gdzieś miejsce po prostu przebywać. Myślę, że tak. Myślę, że fajnie. Dzieciom też jest coś potrzebne. Także super. To obecne to moim zdaniem już dawno powinno być, zlikwidowane i myślę, że Dębica już dawno powinna mieć tutaj na tym miejscu nowe przedszkole. Rada Osiedla walczyła tyle o to przedszkole już od jeszcze poprzednia rada, gdy przewodniczącym był pan Leszek Pazdyka. No i teraz nasza rada, ja myślę, że w końcu nasze marzenie się spełni. Na pewno będą utrudnienia przez okres wakacyjny, myślę, że dzieciaczki będą chodzić do przedszkola tutaj na dole na 3 maja, a te dzieci, które będą w żłobku, pewno zostaną przeniesione na Sienkiewicza. Musi być plac budowy, 2 miesiące intensywnej pracy, żeby 1 września wszystkie dzieci z tego przedszkola przyszły do nowego, a wróciły dzieci ze żłobka na swoje stare miejsce. 2 oddziały żłobkowe to kolorowe, duże sale zabaw, a także pomieszczenia sypialniane wyposażone w łóżeczka i leżaki. Nie zabraknie również sali pedagogicznej wraz z zapleczem socjalnym. Także otoczenie budynku czekają wielkie zmiany. Po metamorfozie ma pojawić się tam okazały ogród.